Akcja dwójkowa boksa z Szewczykiem. Szewczyk pod koszem. Tak jest, bardzo skuteczny w całej swojej karierze w takich akcjach był Szymon Szewczyk. Ostatni mecz rozegrałem gdzieś tam na początku marca. To naprawdę nie źle, jeżeli mogę tak powiedzieć, jeżeli chodzi o swoją kondycję i tak dalej, o przygotowanie. Oczywiście na poznanie się z nową drużyną miałem tak naprawdę 2 dni. Odbyłem 4 jednostki, powiedzmy z tego 3 jednostki z pełnym składem. Trochę ciężko jest gdzieś wejść w ten rytm, przyznaję. Spokojnie do tego tematu podchodzę, bo zdaję sobie sprawę. Mam swoje lata, mam też swoje doświadczenie i zdaję też sobie sprawę, że to chwilę potrwa, tak, od marca. Ale dzięki gdzieś tam współpracy z dzieciakami, dzięki temu, że mogłem sobie potrenować z nimi i gdzieś tam być trenerem u syna, to też starałem się trzymać moje ciało w jakichś w miarę ryzach takich, że tak powiem, nietreningowo-meczowych. I to mi pozwoliło, bo wiadomo, trzeba było z nimi czasami pobiegać na treningu, trzeba było z nimi gdzieś tam się sparować, pokazać, porzucać i tak dalej. W tym sezonie zadebiutowałem, co prawda jako trener U15, wygraliśmy spotkanie, gdzie syn, 9-latek, rzucił akurat punkty na sekundę przed końcem w Toruniu na wygraną. Więc w tym sezonie mam 1-1 jako trener, jako pierwszy trener. Jako drugi jest już troszeczkę gorzej. Jako zawodnik na razie 0-1, ale mam nadzieję, że to się zmieni i ten dodatni bilans pozwoli mi na to, że ten sezon, ten rok, to wszystko, że tak powiem, jakoś przejdę, bo zdaję sobie sprawę, ciężko się gra bez kibiców, ciężko się gra tak naprawdę w tych realiach, ale fajnie chociaż, że możemy grać. To wy, że tak powiem, i wszyscy przypominacie, że niby jestem 82. No i? Ale jednak skoro można, Lino swoje lata też ma, a jednak proszę bardzo, ja gra. Więc nie ma tutaj granicy, wiesz, grasz dopóki. Ciało tobie pozwala, dopóki jest fan z tego, czujesz ten dreszczyk emocji, chcesz się to robić, ale mówię, no przede wszystkim ciało musi pozwalać tobie na to, że jednak jesteś nadal aktywny i czerpiesz z tego radość.